Pod koniec czerwca rząd przyjął przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy, który precyzuje przepisy dotyczące zlecania przez sąd kuratorom sądowym przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach opieki nad dziećmi. Na podstawie nowych regulacji sądy opiekuńcze będą mogły zlecać kuratorom sądowym przeprowadzenie wywiadów środowiskowych nie tylko w toku prowadzenia rozprawy, ale także po wydaniu orzeczenia, by sprawdzić, czy jest właściwie wykonywane. Zgodnie z planowaną nowelą, jeśli po śmierci rodziców dziecka opieka nad nim zostanie przyznana na przykład babci, sąd będzie mógł po jakimś czasie, bez żadnych przeszkód formalnych, zlecić kuratorowi sprawdzenie sytuacji dziecka. Dotychczas nie było to wyraźnie zapisane w ustawie i takie oczywiste. W jasny i niebudzący wątpliwości sposób określono w projekcie również możliwość zlecania kuratorowi wywiadu środowiskowego zaraz po tym, gdy do sądu trafi niepokojąca wiadomość dotycząca sytuacji dziecka. Przykładowo, jeśli ktoś zgłosi, że dziecko mieszkające w sąsiedztwie jest źle traktowane, sąd będzie mógł w pierwszej kolejności skierować na miejsce kuratora. Uściślenie przepisów dotyczy zarówno dzieci i młodzieży do lat 18, jak i osób dorosłych, które objęte są opieką lub kuratelą. Proponowane zmiany nowelizują również ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o ochronie zdrowia psychicznego. Zebrane w wywiadzie środowiskowym informacje będą miały pomóc sądowi w ocenie, czy są pozamedyczne powody do orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną od alkoholu. Takimi wskazaniami będą według projektu na przykład spowodowanie rozkładu życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich czy uchylanie się od pracy. Zmiany dotyczyć będą także dopuszczalnego postępowania z osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. Pozwolą skierować do leczenia psychiatrycznego lub do domu opieki bez wymaganej zgody pacjenta. Teraz takie działanie, nawet jeśli jest wskazane, jest praktycznie niemożliwe.